Aż 49 zł za kilogram monet groszowych obiegowych, które mamy w tej chwili na rynku. Tutaj te grosiki, to co widzicie, to jest kilogram monet groszowych i aż 49 zł trzeba dać. Jeżeli chcielibyście kupić kilogram monet groszowych na Allegro, no to 49 zł. Już oglądajcie do końca, już wam tłumaczę wszystkie szczegóły, o co chodzi. Słuchajcie, kilogram monet, na kilogram monet. Jeżeli byłyby to jednogroszówki, tam na tych aukcjach są oczywiście pomieszane i są pomieszane nominały 1, 2, 5 groszy oraz te stopy, bo jedne są mosiężne, a jedne jest stal powlekana. Tu już wam, za chwilę wam pokażę, czym się to różni, a tu już wam podaję. Na kilogram monet 1 grosz wchodzi 609 sztuk jednogroszówki, 469 sztuk dwugroszówki, co daje 9,38 zł i 386 sztuk 5-groszówki, co daje 19,30 zł. Słuchajcie, czym się różnią te mosiężne od kilogram mosiądzu kosztuje, słuchajcie, już różnie od 20 do 24 zł za kilo i dobrze wiecie, że nie będzie taniej, ponieważ inflacja galopuje, nie da się już tego zatrzymać. W sensie tych cen, że one wrócą do, że mosiądz znowu będzie kosztował 18 czy 15 zł za kilo. Ja pamiętam, jak miedź była po 5 zł 20 lat temu. Teraz już to niewyobrażalne oczywiście i raczej będzie drożej. Osoby z komentarzy idzie wyczytać z opinii, że kupują to przede wszystkim na jakieś dekoracje. Jeden z widzów mi nawet kiedyś wysłał całe ściany, miał wyklejone tymi groszówkami. Różnego rodzaju ozdoby z tego robią. Słuchajcie, ale jest też duża część osób, kolekcjonerów, tak jak my, którzy to oglądacie, że zbierają roczniki, odwrotki, destrukty i mają chęć na znalezienie właśnie jakichś cenniejszych roczników, 5-groszówkę 93 roku. I tutaj już widzicie, czym się różni przede wszystkim dla kogoś laika, który w ogóle nie ma pojęcia, czym się różni moneta groszowa, mosiężna od stalowej, czyli tej tańszej. Tutaj już widzicie, jak to wygląda. I właśnie takie te mosiężne są na pewno 1-groszówka, 2-groszówka. Są więcej warte niż nominał. 1 grosz to wyceniany jest obecnie około 4 grosze, 2 grosze. Oczywiście też około 4 grosze. Zaczyna to ceny skupu. 5-groszówka zaczyna też wyprzedzać. W sensie, że 5 groszy będzie za chwilę warte więcej niż 5 groszy. Mówię tylko o tych mosiężnych. Oczywiście zabrania się niszczenia monet, przetapiania, sprzedawania na skupie, ale można zbierać, kolekcjonować. I mam nadzieję, że w tym roku bądź w przyszłym NBP zakończy już bicie tych monet, bo to już chyba nikomu się nie opłaca. Te groszówki nawet sklepie przeszkadzają. Jeszcze raz się powtórzę, w Szwecji była taka sytuacja, zaokrąglało się te ceny najniższe. Raz było na korzyść sklepu, raz na korzyść klienta. Jest to niewielka strata, a zysk dla finansów publicznych na pewno bardzo duży. Oczywiście dla kolekcjonerów można te grosiki cały czas bić, tam w jakichś nakładach mniejszych. To by się sprawiło, żebyśmy się ucieszyli. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłości będą nominały 10-20 zł w monetach dla nas kolekcjonerów. Póki co, słuchajcie, 49 zł za kilo. Ja wiem, nikt nie musi tego kupować. Ale takie ceny chodzą. Jeżeli ktoś mówi, że nie wie, co zrobić z tymi grosikami, no to tu ma przykład wystawić na Allegro na sprzedaż. I jest to chyba jak najbardziej legalne. Natomiast ja opcjonuję za tym, żeby zbierać monety i cieszyć się nimi. Być może znajdzie się wśród takich grosików jakieś perełki. Tak jak to przedstawiałem nieraz na filmach. Tu już wam się wyświetlają filmiki z grosikami, gdzie warto uwagi jest i jakie ceny mogą osiągać. Póki co ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!